Miasto z morza i marzeń. Gdynia to największa miejscowość w Polsce, nie będąca ośrodkiem wojewódzkim. Wraz z Gdańskiem i Sopotem tworzy aglomerację o nazwie Trójmiasto. Żyje tu ponad 746 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj w 2010 roku, na powierzchni 50 hektarów, Lasy Państwowe zdecydowały się na utworzenie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo, działającego na gruntach Nadleśnictwa Gdańsk przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Gdyni. W 2008 roku założyliśmy sad starych odmian drzew owocowych, bo tutaj były kiedyś sady w okolicy. W 2010 dostaliśmy zgodę na utworzenie ogrodu botanicznego. Tak naprawdę chcemy tutaj mówić, oprócz ochrony przyrody, o tym, że ją chronimy jako leśnicy, chcemy też mówić, że las od zawsze daje nie tylko drewno, ale też inne cenne rzeczy. Mówić o tym dla mieszkańców miasta, tutaj Gdańska, Trójmiasta, bo oni często o tym zapominają. Tutaj mieszkańcy Trójmiasta i nie tylko mogą odpocząć od miejskiego zgiełku, poddychać świeżym powietrzem i zobaczyć roślinność chronioną występującą w Polsce i poza jej granicami. Mamy w tej chwili 9 kolekcji drzew rozmaitych, takich w zasadzie najprostszych gatunków, jakie rosną w lesie. Mamy drewniany budynek z takimi wystawami edukacyjnymi. Staramy się, żeby było możliwie interaktywne i mamy przepiękny las dookoła, do którego najbardziej lubimy chodzić. W tygodniu ogród odwiedzają grupy zorganizowane. Szacuje się, że w ciągu roku jest to około 5 tysięcy osób. Od najmłodszych, przedszkolaków, po uniwersytety trzeciego wieku. Na zwiedzanie można umówić się za pomocą strony internetowej. Zgłoszenia w siedzibie Nadleśnictwa przyjmuje Adrianna Witczak. Nauczyciele zgłaszają pobyt w Marszewie poprzez formularz na stronie marszewoedu.pl. Tam zapisują liczbę zgłaszanych dzieci, kontakt przede wszystkim do siebie, w jakich dniach oczywiście chciałyby odbywać zajęcia i też ważna jest tematyka, ponieważ tam właśnie w formularzu nauczyciele mogą wybrać temat, który jest również dostępny na stronie Marszewa. Oczywiście to dostosowujemy tematykę do wieku grup. Tak do Marszewa trafiła pani Patrycja i dzieci z niepublicznego przedszkola Sorbonka z Suchego Dworu. Najpierw przejrzałam całą stronę, zobaczyłam, jakie są zajęcia. Zainteresowało mnie to, że faktycznie nieszablonowo podchodzą do edukacji dzieci. I to mi się bardzo spodobało, bo mają to zgrane tak jakby z naszym właśnie programem prowadzenia edukacji. I zadzwoniłam do pana Witolda, umówiliśmy się, że ja potrzebuję takiej lekcji typowo specjalnie przygotowanej dla dzieci, nawet młodszych. I pan Witold wszystko dostosował dla nas. Dzieciom najbardziej podoba się możliwość swobodnego poruszania się po ośrodku. Mogą tu wszystko zobaczyć, powąchać i dotknąć. Wszyscy widzieli, że to drewno jest miękkie. Oprócz grup zorganizowanych, Marszewo można odwiedzać w sposób indywidualny, bez konieczności wcześniejszego umówienia się. Drugi rok z rzędu organizowane są ogrodowe niedziele, gdzie każdy może przyjść i wziąć udział w przygotowanych warsztatach. Zapraszamy tam mieszkańców czy uczniów gdyńskich szkół na specjalne lekcje, które się odbywają właśnie w dni weekendowe. Jeździ autobus linii 288, zatem osoby, które miałyby ochotę podjechać nie korzystając z własnego transportu, czyli ekologicznie, mogą korzystać z autobusu 288, autobusów miejskich z Gdyni. Można też oczywiście rowerem. Oprócz działania z trójmiejskimi gminami, Marszewo współpracuje również z ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi. Gdyby nie pomoc specjalistów, ogród na pewno nie powstałby tak szybko. Współpracowaliśmy z różnymi grupami osób, przede wszystkim tutaj z miejscowym Uniwersytetem Gdańskim, z Wydziałem Biologii. Biolodzy, czy w zasadzie botanicy, zrobili nam koncepcję tego ogrodu. Mieliśmy opracowanie jakieś, z którego można było zacząć zdobywać kolejne fundusze. I tutaj najpierw Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udało się założyć dzięki temu, że mieliśmy jakieś pomysły, ale nie tylko nasze. Formalności trwały okrągły rok, ta cała papierologia, nie było to wcale łatwe. Ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs na zagospodarowanie
tutaj tego terenu ogrodu, to był konkurs skierowany do architektów krajobrazu. Bardzo ciekawe koncepcje były, naprawdę trudno było wybrać. Wybraliśmy taką najciekawszą i w oparciu o tą koncepcję, o pomysł, opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy. I z tym programem funkcjonalno-użytkowym mogliśmy dosyć łatwo wystartować do regionalnego programu operacyjnego, czyli do funduszy unijnych. Pod patronatem prezydenta Gdyni ogłoszono również otwarty konkurs architektoniczny na budynek edukacyjno-wystawowy. Z 13 nadesłanych prac wyłoniono zwycięzcę. Zwycięski projekt, który będzie realizowany w Marszewskim Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, charakteryzował się takim ciekawym połączeniem bardzo tradycyjnych dla budownictwa w lesie materiałów, bo jest to drewno, a jednocześnie takiej nowoczesnej formy. Wiemy, że droga konkursowa zmusza architektów do wysiłku, twórczego wysiłku i dzięki temu możemy dysponować możliwymi, najlepszymi rozwiązaniami dla danego miejsca. Także bardzo byłem zadowolony, że leśnicy, nie będąc do tego przymuszeni, z własnej dobrej woli sięgnęli po tą drogę wyłaniania projektu. Współpracowaliśmy z profesjonalistami i w pewnym stopniu pozwoliliśmy tym profesjonalistom na dużą swobodę działania, bo najpierw botanikom powiedzieliśmy, co chcemy, o czym tu chcemy mówić. Oni dobrze z nimi współpracowaliśmy, więc wiedzieli mniej więcej, o co nam chodzi, i zrobili tutaj koncepcję ogrodu najpierw, takich pierwszych założeń. A później na tym drugim etapie też określiliśmy najpierw sami, jaki ma być ten budynek, że ma być drewniany, że ma na pewno być ekologiczny, że pokazywał, że jesteśmy nowocześni, że dbamy o ten las, ale że korzystamy też z tego lasu. Ośrodek doskonale spełnia rolę edukacyjną i promocyjną lasów państwowych. W Marszewie sprawdził się model działający na zasadzie otwartych konkursów adresowanych do profesjonalistów. Ponadto to również doskonały przykład na współpracę lasów z lokalną społecznością.